Dzień dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z przewodnika do gry, która wyszła 6 lat temu. Trochę się nafarmiłem. Farmiłem łącznie godzin z 6 z kawałkiem, prawie 7. No i udało mi się zdobyć 30 ludzkich mentów oraz 30 dowodów do trzymanej umowy. Dowody dropiłem ze srebrnych rycerzy, no a ludzkie menty dropiłem z kapłanów. No i jeśli chcecie wiedzieć, gdzie dropiłem, no to tutaj. To jest arena walki z Pondivem. Tutaj sobie wchodziłem na górę, wjeżdżałem windą. I w tym miejscu farmiłem ludzkie menty. No jak wspominałem wcześniej, z biskupu właśnie tych tutaj lecą ludzkie menty. I co jest ciekawe, to w ogóle drop na zbroję, czy tam, no zbroję w sumie spodnie z biskupa jest dosyć niski. Mam tylko kilka tych szat, gdzie zobaczcie, zbroi srebrnego rycerza mam mnóstwo. No ale to też wiadomo, kwestia jest raczej drop rate'u, jeśli chodzi o same dowody do trzymania umowy. Wysłałem sobie z powrotem windę na dół, tu wychodziłem, bardziej troszeczkę dalej do przodu. Tu wychodziłem na zewnątrz, no i zakładałem sobie po prostu mimika i waliłem tam tych wszystkich biskupów. A potem po skończeniu, klasycznie, wracałem sobie do ogniska. I tak naprawdę dropnięcie 30 ludzkich mentów zajęło mi 2,5 godziny prawie, tam 2 z kawałkiem. Proste do dropnięcia i tak jak wspominałem, do achievementu potrzebujecie tylko 10, żeby zdobyć pierwszy przedmiot. Ja zrobiłem 30, żeby wam pokazać, co jeszcze możemy dostać, żeby wam wszystko pokazać w taki sposób. No a jeśli chodzi o dowody do otrzymanej umowy, dużo gorsza rzecz do dropnięcia, to teleportowałem się na Anorlondo. No i stąd klasycznie. Ponownie mimik, monetka zardzewiała, jeszcze nawet zostało mi chyba tam 140 sztuk, no, tak samo kostek dostało mi całkiem sporo, bo też sobie kupowałem, bo mi się skończyło dziwo od wcześniejszego farmienia. Biegałem na górę, zabijałem tych dwóch rycerzy, potem poszedłem na prawo, zabiłem tego rycerza z czerwonymi oczami, wracałem do ogniska i tak dalej, i tak dalej. No i niestety to było dużo gorsze, chociaż i tak uważam, że w ciągu, bo to dropłem w ciągu 4 godzin i chyba 30, czy tam 40 paru minut, to tam wychodzi ponad 7 godzin, w takim razie nie 6 godzin. To jest 4 godziny 40 minut mniej więcej, to też takie świecie plus minus, bo nie patrzyłem dokładnie na czas, jaki miałem gry, tak samo nie patrzyłem dokładnie na czas, o której zaczynałem, o której skończyłem dropić. Mniej więcej zajęło to tyle czasu, bo po prostu poprzedni dzień cały praktycznie spędziłem na farmieniu, a potem odpaliłem streama. To też tak mniej więcej wyglądało, że odcinka akurat w dniu, w którym nagrywam, nie będzie, no bo musiałem pofarmić. Ale mając to za sobą, no mam właśnie tych 30 dowodów do trzymanej umowy. I tak jak mówię, to jest najgorszy przedmiot do farmienia. Następne przedmioty jak medaliony słoneczne, czy właśnie te języki blade, to nie będzie żaden problem. Naprawdę bardzo łatwo będzie je się dropić. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz dropiłem te dowody do trzymanej umowy, po raz pierwszy, gdy chciałem zdobyć właśnie cud ten mroczny, to zajęło mi to dużo więcej czasu. Myślę, że około 15 godzin chyba, bo to też zależało od szczęścia. Tego nie zbufowali w żaden sposób, moi drodzy. To jest tylko i wyłącznie szczęście. Tak czy inaczej, mamy zdobyte, teraz możemy się teleportować i przekazać wszystkie te przedmioty, zarówno dla biskupa McDonnella, jak i dla Jorszki. Założymy sobie ten set, bo i tak będziemy nim grać w tym odcinku jeszcze. I na samym początku teleportujemy się do zbiornika z wodą. Od razu za nami, po lewej stronie, mamy biskupa McDonnella. I jemu właśnie przekazujemy ludzkie menty. Klasycznie na początku 10. I otrzymujemy zaklęcie Wielka Dusza Głębin. No i przekazujemy kolejne 20. I otrzymujemy wielki kostur arcybiskupa. To jest właśnie ten kostur, który pozwala nam używać zaklęć, ale skaluje się od wiary. I to najlepiej w sumie ze wszystkich kosturów tych takich magicznych, ciekawych. Ma skalowanie A od wiary, wzmocnienie magii jest naprawdę wysokie. Duży kostur dawany arcybiskupom Katedry Głębin. Wybryk arcybiskupa McDonnella, grzech skanalizowania wiary w czardziejskich celach, przekształcony w to, co było kiedyś byle symbolem kapłańskiego zwierzchnictwa, katalizator czarodziejstwa. No i teraz pozostaje nam tylko przeteleportować się już do samej wieży więziennej i przekażemy ostatnie już fragmenty dla Jorszki. Teraz dajemy 10 klasycznie na start, po czym otrzymujemy pierścień Mrocznego Księżyca. My blade of the dark moon. Thy deeds merit great worship. As captain, 'tis my duty to honor knights of great accomplishment. Please, it is thine, and not lightly given.
as a shade of Father Gwyn and Sister Guinevere. Persevere in thy knightly duty, hunting down the gods' would-be foes. Jesteśmy przy księżyca, dodaję nam dodatkowe sloty do ustrojenia, no i dajemy ostatnie 20 i otrzymujemy genialny cud. My blade of the dark moon, thy deeds merit great worship. I, Yoshka, captain of this company, hereby recognize thy service. This is a wonder of the dark moon, inherited from my brother for this very purpose. Please, take this. Thou'rt most deserving of it. As a shade of Father Gwyn and Sister Guinevere, persevere in thy knightly duty, hunting down the gods' would-be foes. I would speak to my brother of this one day, of the shining new hope that joined our dear company. I speak of thee, of course. No, po raz pierwszy słyszeliśmy śmiech Jorszki. Ostrze mocnego księżyca. The dark moon nights, but then, oh, if as... Long ago, Natsubit Adam taketh many forms. Of so smith. No i mamy właśnie genialny cud. On jest naprawdę fajny. Ładnie wygląda też. Niestety używać go nie będę, bo on wymaga ode mnie aż 30 wiary, co jest naprawdę sporo. Ale polecam dla każdego, kto faktycznie może, kto gra pod kapłana takiego, czy też tut tych, którzy poświęcili swe życie przy mierze Mrocznego Księżyca. Wzmacnia broń w prawej ręce światłem promieniem Mrocznego Księżyca. Co do Mrocznego Księżyca są opowieściami o zemście, lecz kapitan Yoshka nie postrzega ich w ten sposób i recytuje bez zrozumienia ich treść dla uczczenia pamięci brata. Być może tak właśnie powinno być, gdyż zemstę lepiej zostawić ostrzą. A jeśli chodzi o pierścień, dodaje wiele miejsc do strojenia, konkretnie dwa. Pierścień Boga Księżyca Gwendolina, najmłodszego syna Lorda Gwyna, pierwszego władcy. Gwendolin, znany też jako Mroczne Słońce, dowodzi rycerzami Mrocznego Księżyca, a najpotężniejszym z nich wręcza ten pierścień. My go otrzymaliśmy, niestety Gwendolina już nie ma. Został pożarty przez Aldericha. Dobra, pięknie, mamy ogarnięte wszystkie tutaj rangi. Teraz wrócimy się do Kapliczki Zjednoczenia. Musimy zająć się kilkoma rzeczami, zrobimy sobie questline series i potem ruszymy już do zamku Lothric. Teraz tak, ja, moi drodzy, posiadam mnóstwo dusz. Klasycznie wyrzucę te dusze. Zaraz. Ale na początku sobie skupię większość czarów i cudów, żeby robić to już teraz, bo i tak potem będę musiał farmić, a w ten sposób sobie troszeczkę przyspieszę ten proces. Kwestia jest taka, na razie nie kupujcie wszystkich piromancji, czarów i cudów. Zostawcie sobie kilka, bo chodzi o to, żeby czegoś po prostu nie zepsuć. Kupmy sobie wszystko poza jednym. Jednym sobie zostawcie gdzieś tam u kogoś. Bo bardzo często jest tak, że jeśli kupicie wszystkie cuda, wszystkie dosłownie z danego sklepu, to NPC przejdzie w kolejną fazę. Na razie tego nie róbmy, bo trzeba dokładnie to rozplanować w taki sposób, żeby sobie nie popsuć questów. Kupcie wszystkie, tylko zostawcie jeden. Jeśli ktoś już pisał w komentarzu, jeśli ktoś przekazał przez przypadek książkę z mrocznymi cudami dla Iriny, nie kupujcie mrocznych czarów, żadnych. Nie kupujcie. Jeszcze jak przekazaliście, to jeszcze nie zepsujcie sobie questa. Jak kupicie, to wtedy macie od razu zły ending. Zostawcie mroczne cudy wszystkie tutaj u Iriny i jak sprogresujemy sobie jej questa, no to wtedy będziemy w stanie odzyskać te książki. Dlatego nie kupujcie mrocznych, kupcie sobie pozostałe, zostawcie jeden. No i jakiś najtańszy. Dużo łatwiej wam będzie potem wszystko kupić, ewentualnie, jeśli farmicie przy okazji przedmioty na ten, na kowenanty. Jeśli na razie jeszcze nie farmicie, to nie przejmujcie się kupowaniem tych wszystkich rzeczy. Ja tylko pokazuję, że kupuję, żeby potem nie było żadnego problemu. Następne tutaj wszystkie kupimy również. U Urbeka będziemy potrzebować jeszcze jednego zwoju kryształowego, którego właśnie otrzymamy już w zamku Lothric. Nauczcie piromancji. Tu również kupujemy wszystkie, zostawiamy sobie najtańsze. Przesuń dalej, tak patrzę, że mi nie chciało przejść. Zobaczę tylko, czy przedmioty, set piromanty, mogę w sumie kupić cały. Tak jak mówię, mam tego mnóstwo, tak czy inaczej. Teraz sobie jeszcze wyczyszczę skrzyneczkę. Do not be gone. I idziemy teraz na lewo do Carly i tu klasycznie to samo robimy, tylko zostawiamy jeden cud. Znaczy, no tak, nie, to piromacja jest chyba. Nie, cud, dobrze, cud, nieważne.
zostawię sobie podgryzanie. Don't stir. I tylko sprawdzę jeszcze jedną rzecz. U Greyrata... U Greyrata chyba nie mam do kupienia żadnego pierścionka, dokładnie. Goodbye. Yuri, coś mam? Mam czary. Chyba je kupiłem, ale dla bezpieczeństwa można kupić wszystkie akurat u niej, nie ma problemu. Nic tam się nie stanie. Be safe. A, no w sumie mamy pierścionki, u niej to możemy kupić, bo tak czy inaczej będziemy potrzebować wszystkich. Pierścień nieszczerego mroku. Kupimy sobie również pierścień nieszczerej bieli. I kupię sobie dłoń mroku, to jest ta tarcza, która też może mi się przydać. Be safe. No i jeszcze została opiekunka kapliczki, upewnimy się, czy tam nie ma czegoś do kupienia w postaci pierścieni. Chyba coś tam było, pierścień życia czy coś. Chyba tego nie kupiłem. I to też kupię sobie teraz, żeby mieć spokój. A, no i oczywiście jakieś tutaj czary i cuda mamy. Kupimy wszystkie. Na pewności. Nawet jeśli mamy powtórki, to nic się nie stanie. One się ze sobą tak czy siak łączą. Mamy pierścień kłosu, spowolnienie zużycie wyposażenia i mamy też pierścień życia. Wybornie. No i dobra, jestem. 187 tysięcy dusz, mniej więcej miałem w poprzednim odcinku na koniec 189, no to tak mniej więcej wyszło dobrze. My możemy sobie wydać te dusze, czemu nie? I teraz, moi drodzy, ja sobie podbiję jeszcze szczęście, podbiję sobie dostrojenie, a nie, bo to dostrojenie chyba podbijałem? Czy ja podbijałem dostrojenie wcześniej, czy podbijałem wigor? Wigor chyba podbijałem. Tak, wigor podbijałem. Podbijemy sobie wigor do poziomu 15, żeby móc nosić więcej setów i teraz walimy wszystko w szczęście, ponieważ chcę dobić 30 szczęścia łącznie. Ze statystyk, samych. Bo i tak ekwipunek da mi dodatkowe 10, będę miał softcapa. 40 to jest softcap. Potem już ten przyrost wszystkich obrażeń i tym podobne jest dużo mniejszy, dlatego na razie pakujemy w szczęście, dobijamy do 40, potem dobiję sobie trochę witalności, wytrzymałości jeszcze i dalej będę pakował w szczęście. I teraz, moi drodzy, zanim jeszcze przejdziemy sobie do zamku Lothric, to teraz zakończymy questline series. Jeśli pójdziemy do opiekunki kapliczki, no to mamy jeden specjalny przedmiot, jest to rozkwitający zielony pong za 10 dusz. To musimy kupić? Czym? Jeśli przeczytamy sobie opis tego pąka, on troszeczkę się różni, zobaczcie, ma jaśniejszy kolor. Krótka dołączona do niego wiadomość sugeruje, iż był to prezent. Żegnaj, droga babciu. Złożę dziadkowi wizytę w Jamie Pustych. Na razie nie wiemy w sumie od kogo to jest, ale jak tam pójdziemy, to od razu zobaczymy, że to jest znak od Ciri's. Czyli wiemy, że dziadkiem Ciri's był Hodrik. Ten rycerz świątynny, ten szalony. Żeby tam dojść, to musimy się przeteleportować w sumie na osadę nieumarłych, tylko na podnóże klifu. I musimy wejść do areny walki z drzewcem. Teraz od razu, jak pokonaliśmy już trzech władców Pogorzelis, to zobaczcie, zmienia się cały tutaj, cała sceneria. Mamy te takie zaćmienie. To już wiemy, że faktycznie wchodzimy w taką końcową część gry już właściwie. Biegniemy po schodach na górę. Pamiętajcie, żeby nie teleportować się do ogniska właśnie w Jamie Pustych, tylko tutaj musimy przejść. I zaraz po wejściu przez drzwi mamy znak przywołania. Jest to prośba o współpracę. Chcesz wejść do świata Ciri's z Krainy Zmroku? Tak. No i teraz musimy pomóc pokonać Ciri's Hodrika. Uwaga, jest twardy. Ten dziad jest naprawdę twardy. Uwaga, zaufajcie mi, bije cholerne obrażenia. Jeszcze większe niż ten w lesie. Crucifix Woods. Ogólnie Hodrik może sparować Ciri's. Jeśli sparuje Ciri's, to jest praktycznie po Ciri's. Dlatego raczej na wasze miejsce starałbym się być dla niego agresywny. Jeśli tylko się rzuci na Ciri's, automatycznie jej pomagamy. Próbujemy wziąć agro na siebie. Jakiś backstab, jeśli się uda. Ja nie mogę trafić backstaba, nie wiem dlaczego. Jakoś tak krzywo chyba stoję. Teraz patrzy się na mnie, to czekam, aż Ciri's coś mu zrobi. To się troszeczkę wzmocnił, ale będzie oczywiście trzymał przy okazji obrażenia. Ma dwa klasycznie stusy. No, serio? Mało się backstabu dożyć, zanim jeszcze Ciri's się uleczyła. No nie. Come on, gro, proszę cię. Okej, okay, nie dajemy mu trafić. Parowanka, czyli posty. I też nie dajemy mu odpalać ciepła. Próbuję się leczyć, ale nie ma czym. Już końcówka. Uwaga, żebyście też wy nie zginęli. Jeśli wam się nie uda, jeśli Ciri's umrze, to możecie tu spokojnie przyjść po raz kolejny. Po prostu przeniesie was tam przed ten znak. Obowiązek spełniony. Ciri's jak gdyby nigdy nic, jak badass sobie idzie, plecami odwrócony do Hodrika.
I praktycznie quest ten series został ukończony. Po pokonaniu Hodricka na dole znajduje się jego set. Gdzieś przy ognisku. Nie wiem, czy go będzie stąd w ogóle widać. Chyba nie. On będzie tam przy ognisku leżał, w tym miejscu. Ciekawostka jest taka, że możecie tu skoczyć i się nie zabijecie. Wygląda śmiesznie, tak jakbyśmy mieli faktycznie umrzeć, ale nie, jest okej. I podbiegając do ogniska, już widać ten przedmiot. Jest to właśnie cały set Hodricka. Set zachodzącego słońca. Mimo, że w opisie jest napisane, że on jest lekki, to 13 jednostek to nie jest lekki set. Zbroja Hodricka, świątynnego rycerza Krain Zmroku. Ten lekki złoty pancerz nazywany od swych płomiennych barw wyblakł z czasem i trzyma się na poplamionych szmatach. Jego właściciel skończył równie źle, włócząc się po polu walk jako oszalały gul i atakując każdego, czy to przyjaciel, czy wróg. Teraz możemy się na spokojnie wrócić do kapliczki Znaczenia. Aj, żeby zaraz ktoś może zapytać, dlaczego Bubol użyłeś kostki, skoro miałeś ognisko obok? Bo animacja ogniska jest dłuższa. Po prostu. A mam kostek dużo. I teraz Ciris klasycznie siedzi właśnie na tym schodku, co wcześniej, i możemy z nią porozmawiać. O, oh, there you are. Tuś mi. I'm afraid I've involved you in my affairs over a little promise at that. My sincerest thanks for your assistance. At last my grandfather will rest in peace. And I can die, but there is one last, may I take a vow, to serve you as a knight. Jak najbardziej, jeśli chcemy mieć dobre zakończenie series, no to musimy ją przyjąć do siebie jako właśnie rycerza. Po prostu ją przyjmijmy na służbę i tyle. Oh, I am most grateful. I, Ciris, do hereby serve as your faithful knight. Wherever, whenever I am needed. My loyalty shall never waver. Blessing of the moon upon your journey. Teraz powiedziała, że będzie przychodzić na każde nasze wezwanie, jeśli będziemy potrzebni, nieważne czy ktoś będzie do nas źle nastawiony, czy nie. Ale nie zrozumcie tego źle. To nie jest teraz tak, że możecie sobie pójść, oddać blade języki i wszystko będzie gitara, siema, elo, Ciris nie będzie zła. Będzie zła dalej. Dlatego na razie jeszcze nie wbijamy poziomu Covenantu Rosarii. Jeszcze nie. Jeszcze nie, spokojnie, przyjdzie na to czas. Na razie zostawcie w spokoju. I tyle. Teraz, jeśli chcemy dokończyć całkowicie wątek Ciris, no to musimy pokonać kolejnego bossa głównego, kolejnego władcę pogorzelski, jakim jest książę Lothric. Ale to dopiero później. Teraz, jeśli udało nam się zabić Hodricka, przyszliśmy do kapliczki Znaczenia, to musimy wyjść z tej strony, ale klasycznie wyjść nie możemy, no bo Dark Souls 3 na PC-cie, czy też na każdej innej konsoli. Już myślałem, że się nigdy nie czekam, szczerze mówiąc. Wychodzimy na zewnątrz, idziemy w miejsce, w którym był wcześniej holołek, na samym początku, którą możemy wywalić kopniaka w dupala. I po lewej stronie, na grobie, mamy tarczę zachodu. To jest właśnie tarcza Hodricka. Tarcza świętych rycerzy Krain Zmroku. Widnieje na niej olśniewający ognisty herb, płonący zwyczajowymi, zakonnymi barwami zachodu słońca. Ma to symbolizować tych, którzy zarówno chłoną, jak i zwalczają potęgę płomienia. Mając to załatwione, moi drodzy, możemy się nareszcie teleportować z powrotem na wysoką ścianę Lothric i porozmawiać w końcu z Emmą. Ona tam leży na ziemi, smutno jej już od dłuższego czasu, my chodzimy, robimy jakieś inne rzeczy zamiast jej pomóc. Teleportujemy się na arenę walki z Wortem z Mroźnej Doliny. Tutaj wrogów zabijać raczej nie będę, to nie ma sensu. Bo i tak jak wbiegnę do tego pomieszczenia, gdzie jest Emma, to nikt za mną pójść nie będzie w stanie, no chyba, że mnie uderzy frajer z tej włóczni. Ech, nieważ. My też musimy uważać, bo ci rycerze mogą nas akurat trafić. Ale tak jak mówię, wystarczy wejść do tej areny. Inni tutaj już nie przejdą. Aha. Nie jesteście w stanie tu wejść, chamy. Pogadajmy ze mną. Prince Lothric is in your hands. Please save his soul. Tell him what he must be, a lord. Emma umiera i otrzymujemy misę ślubów. I automatycznie pojawia się wiadomość deweloperska.
umieść misę przy pomniku rycerza Kata. Kielich używany w starej ceremonii pasowania rycerzy Lothric, obecnie stanowi ona jedynie formalność, pozostaje jednak żywa jako pusty gest. Umieść tę misę przy pomniku rycerza Kata. I na razie tam nie podchodzimy, bo podejdziemy sobie zaraz za to krzesło powolone na ziemi, no to automatycznie będzie kasęga i rozpocznie się walka z bossem. Zanim tego przejdziemy, opowiem wam co nieco o tancerce. Krótki b-roll, bo tutaj nie ma zbytnio wiele co tłumaczyć. Kolejnym bossem jest tancerka z Mroźnej Doliny. To jest boss, który jest bardzo nieprzyjemny do walki. Głównie dlatego, że ma jeden strasznie popierdzielony atak. To jest takie szybkie cięcie za plecy. Uderza was dosyć szybko, ciężko na to zareagować, biorąc pod uwagę, że wszystkie ataki są dosyć powolne, płynne i w pewnym momencie jest takie nagle jeb w ziemię i dostajecie po łbie. No i kolejną rzeczą, która jest irytująca w tej walce, to jest fakt, że tancerka jest dosyć spora i ta lokacja, mimo że jest spora, to miejscami za mała jest wręcz na uciekanie przed tą tancerką. Na całe szczęście walka z tancerką jest banalna i nie musimy w sumie nic robić poza klikaniem czasami rola i staniem jej na dupce. Staniem przy jej prawej nodze z tyłu, przy jej pośladku prawym. I walka wygląda tak, że cały czas chodzimy jej właśnie przy pośladku, non-stop, cały czas staramy się być przy niej, cały czas staramy się być na niej, mamy zablokowany cel i atakujemy ją w prawy pośladek przede wszystkim. Jeśli nie możemy, to możemy uderzyć ją w lewy pośladek, nie ma problemu. Ale pamiętajcie, że no, ona jest dosyć szczupła, dlatego jeśli będziecie stać przed nią, no to nie traficie jej praktycznie w ogóle. W pierwszej fazie musimy uważać tylko i wyłącznie w sumie na dwa ataki. Pierwszym z nich będzie grab. A tak lekko się podniesie łapkę sobie swoją prawą i spróbuje was złapać. Rolujemy na prawo, na lewo. Jeśli będziemy stać jej na plecach, to naprawdę czasami nawet nie musicie rolować, tylko wystarczy obejść. Ale tak czy inaczej proponuję po prostu rolować. Drugim atakiem, takim mniej ważnym, jest wbicie miecza w ziemię i przeciągnięcie na jej lewą stronę, zostawiając taki ślad ognisty. I tu akurat uważajcie. Również nie musicie, jeśli stoicie całkowicie na plecach, to nie musicie rolować, wystarczy przejść na prawo. Ale pamiętajcie, że po tym cięciu po ziemi ona też bardzo często atakuje tym szybkim atakiem, dlatego przygotujcie się na rola. Jest jeszcze jeden atak, którego wam w b-roll nie pokażę, bo niestety mi tego nie zrobiła. Ona się też lekko podniesie do góry, będzie pojawiał się taki fireball, taka kula ognia, zaraz przy jej ręce i wtedy uciekamy jak najdalej, bo to wybuchnie i zadaje dosyć spore obrażenia obszarowe. Jeśli zbijemy jej 50% zdrowia, wchodzimy w drugą fazę, ona w tym momencie włoży rękę w ziemię i wyciągnie drugi miecz. Jeśli będziemy stać bardzo blisko niej, nie otrzymamy żadnych obrażeń z tego dymu znowu dookoła. I potem ona od razu zaczyna robić swoje combo, swój taki wir. I to jest też właśnie fajne, że jeśli stoimy cały czas na plecach i ona wyciągnie ten miecz, zacznie robić ten wir, to możemy chwilę poczekać, ona pójdzie do przodu, dopiero potem się zawróci i będzie szła w naszą stronę. Warto wtedy odblokować sobie kamerę, patrzeć się w ziemię i uciekać sobie powoli od niej jak najdalej. Jeśli będzie stać cały czas za jej plecami, przez całą walkę w drugiej fazie, to tego wiru nie użyje już ani razu. I w tej fazie czasami jeszcze może właśnie przyzwać te swoje takie chmurki, wbić ponownie miecz w ziemię i wtedy już musimy uciekać. Ona wstanie całkowicie, tak jakby chciała się wyprostować, wtedy uciekamy, wbije miecz w ziemię. Pojawią się dwie chmurki i wracamy, walczymy z nią dalej. To jest dobry moment też, żeby się uleczyć ewentualnie, jeśli straciliście zdrowie. I tyle. Nie ma nic więcej do dodania. Reszta ataków musimy rolować, atakować po rolu i w tej fazie już proponuję atakować tylko raz, nawet jak macie szybki miecz. Tylko raz. Jeśli będziecie atakować więcej razy, no to bardzo łatwo jest otrzymać obrażenia, a już w drugiej fazie tancerka bije sporo obrażeń. W pierwszej jeszcze to można bez problemu wytankować. Z tym takim cięciem jeszcze na ziemi ognistym, to akurat w tej fazie może zrobić takie dwa cięcia dwoma mieczykami. Również możecie stać się za plecami i zaatakować ją nawet dwa razy, ale pamiętajcie, że po tym również potrafi zadać ten szybki cios. I ten cios w tej drugiej fazie jest dużo szybszy. Nie lubi tancerki. Tancerka jest strasznie przyjemnym bossem do walki. Do walki z tancerką proponuję założyć sobie jeszcze pierścień z plamistym kamieniem. On daje wam absorpcję na błyskawicy, ogień, mrok oraz magię. W tym przypadku jest akurat ok, no bo tancerka w pierwszej fazie atakuje nas głównie obrażeniami fizycznymi oraz ognistymi, a w drugiej fazie i ognistymi, i jeszcze od magii. Stąd też ten pierścień będzie 10 na 10. Poza tym, jeśli chcecie jakiegoś fajnego buffa na tancerkę, żeby zdawać sporo więcej obrażeń, to proponuję ogarnąć sobie drzwicę ludzkiej sosny. Tancerka jest najbardziej wrażliwa właśnie na moc mroku. A, jeszcze tancerka w sumie jest wrażliwa na ataki obuchowe. Dlatego jeśli gracie jakoś pałą, będzie wam dużo łatwiej. Żeby rozpocząć walkę z tancerką, podchodzimy sobie tutaj właśnie do tego posągu i otrzymujemy od razu cutscenkę. Tancerka zejdzie nam z dachu niczym Jacek Pająk. Lorowo tancerka jest naprawdę ciekawą postacią. W walce nie podoba mi się. Mi osobiście, wam może jak najbardziej. Podobnie takich Word.
wychodzi z takiego ala portalu. Ona ma bardzo ładny set i sobie kupimy ten set później, po tym odcinku. W przyszłym odcinku będę nosił go akurat. Całkiem sympatyczny. Zaczyna się walka, ona przez chwilę nie będzie was atakować. Podchodzimy jej właśnie na plecy. I stoimy przy prawej nodze. Cały czas stoimy jej na nodze. I atakujemy jej właśnie nóżkę o poślada. Najgorsze jest to właśnie, że ona czasami potrafi podejść bardzo blisko ściany i przez to musicie uważać, bo ciężko potem kamerą się złapać. Bo tu kamera będzie się dziwnie odbijać. Nie jesteśmy chciwi, powolutku atakujemy tylko raz i czekamy na jej atak. To jest właśnie ten ogień, musimy się odsunąć i podchodzimy znowu do niej. Cały czas stoimy na plecach. Nie podchodzimy przed nią. Znowu szybki jeden atak. O tym w sumie ataku zapomniałem wam wspomnieć. Bardzo złym miejscu stoi. Może do mnie tancerko podejść, proszę cię? Ta arena powinna być ze dwa razy większa. Ogień. Podchodzimy znowu i atakujemy dalej. Cały czas stoimy na pośladzie. Spijamy jej 50% zdrowia. Jest druga faza, stoimy przy niej, atakujemy jeszcze dwa razy. I czekamy, bo teraz będzie robić wir miecza. Ucieka, teraz my uciekamy w drugą stronę. Patrzymy się w ziemię. I obchodzimy ją znowu na plec. I powtarzamy. Tylko teraz, tylko jeden atak. Po ciosie. Nie zrolowałem, bo zablokowałem się o jej nogę. No, świetnie, chyba jestem RIP. Leczmy się. Przez dwa chmurki, dwukrotnie i podchodzimy. Atakujemy dalej. Uwaga, bo te combo będzie miała przynajmniej dwukrotne. O, teraz weszło. Nie zablokowałem się o nogę. Tutaj możecie zaatakować dwukrotnie, ale uwaga, bo potem szybki atak może zrobić wam w plecy. Powolutku. Do przodu. Nie zdążę się zrolować akurat. Pięknie. Dupkę raz. Obchodzimy dookoła. Dupkę znowu. Pięknie. I po tancerce. Mam nadzieję, że prosty boss. Ten boss jest trochę jak Horalu w pierwszej fazie w Elden Ringu. Tam cały czas rolujemy do przodu na lewo. Tutaj cały czas stoimy jej na plecach. Jeśli widzimy jakikolwiek atak, jakikolwiek, rolujecie po prostu. I cały czas obchodzimy ją dookoła, tańczymy razem z nią, stoimy jej na dupce. I powinno być dosyć łatwo. Po jej pokonaniu trzymaliśmy duszę tancerki. Pontifex Sullivan podarował tnący po dwakroć miecz dalekiej krewnej rodziny królewskiej, nakazując jej służbę w roli tancerki, a następnie przepatrywacza, co właściwie równa się wygnaniu. Więc w teorii Pontifex po prostu wygnał tancerkę. No i po pokonaniu tancerki możemy odpalić sobie ognisko, odpoczniemy przy nim przy okazji, zregenerujemy sobie wszystkie stusy. I teraz wystarczy, że podejdziemy ponownie do tego posągu i możemy umieścić misę. Nie pytajcie mi, skąd ta krew się tutaj wzięła. Nie mam pojęcia bladego. Ale wiemy, że działa. Bo przynajmniej drabina zejdzie teraz na dół i będziemy w stanie wejść bezpośrednio do zamku Lothric. Ostatniej takiej ogromnej lokacji, w której pokonamy ostatniego władcę pogorzelisk i będziemy w stanie zająć się ostatnim głównym bossem gry. A do tego jeszcze kawałek. Chodźmy po drabinie na górę. I
od razu po wejściu mamy dwie lokacje, którymi moglibyśmy podążać. Do przodu bezpośrednio właśnie progresujemy dalej level, idziemy w stronę głównego bossa. Na lewo do opcjonalnej lokacji, czyli do ogrodów króla. I po prawej stronie mamy również jedne schody. Jest to skrót do ogniska z dalszej części zamku Lothric. On też tam nie idziemy. Skrót, taki skrót, że w sumie nie będziemy go w ogóle używać, ale anyway. Idziemy do opcjonalnej lokacji. Teraz sobie w sumie jeszcze może bym założył pierścień tego śpiącego smoka. Akurat jest bardzo fajny w tej lokacji również. Schodzimy po schodach na dół i po prawej stronie od razu mamy duszę. I tutaj już nas przywitają kolejni rycerze z Lothric, wręcz broken rycerze z Lothric. Są naprawdę mocni, uwaga, zadają ogromne obrażenia. Czekajcie, w sumie ja bym sobie założył jeszcze ten płomień piromancji. Zapomniałem pochować tych wszystkich tarcz i zbroi srebrnego rycerza, sorry. Zbafujemy się, jeśli macie właśnie pierścień śpiącego smoka, no to śmiało możecie mu podejść na plecy i dać mu backstaba, on was nie zauważy nawet. Overall unikałbym walki z nimi, szkoda waszego czasu, szkoda waszego zdrowia. Dostaniecie po prostu parę dusz i tyle. On jest strasznie irytujący, czasami się buffuje. Po backstabie i silnym ataku właśnie jak się zacznie buffować, to możecie bardzo łatwo go zabić. Gorzej będzie z rycerzami, którzy mają miecz dwuręczny. Po jego pokonaniu bardzo często będziemy otrzymać dużo odłamki tytanitu. A propos jeszcze dużych odłamków, podczas farmienia srebrnych rycerzy, zobaczcie, zdobyłem ich ponad 300, więc też mi zostanie ich do końca gry praktycznie pewnie. W tej lokacji już zaczniemy ogólnie w całym zamku Lothric będziemy zdobywać już same grudki tytanitu praktycznie. Stąd też tutaj już ulepszycie sobie broń na plus 10 nawet, mając jedną sztabę. Zjeżdżamy windą na dół. I tu przed nami od razu będziemy zeskakiwać za chwilę. Niech tylko ta winda zjedzie troszeczkę niżej. Teraz jesteśmy w ogrodzie zatraconego króla. Zrobimy sobie jeszcze ogród w tym odcinku. To jest dosyć krótka lokacja, zaraz mamy praktycznie bossa kolejnego i od przyszłego odcinka zajmiemy się jeszcze jedną opcjonalną lokacją. Od razu po prawej stronie na ciele podnosimy fragment Estusa. I teraz idziemy na lewo. Tutaj zeskakujemy na dół i zgarniamy grudkę tytanitu. I tutaj no mamy już do czynienia dokładnie z trzema człowiekami ropą. Człowiekami ropa. The Pass of Man, po angielsku będzie lepiej. Klasycznie, jeśli pamiętacie, są bardzo wrażliwi na ogień, jeśli macie buffa ognistego, możecie uderzyć 3 razy, wtedy się cofamy, czekamy chwilę, aż do nas podejdzie ponownie, rolujemy jego cios i atakujemy znowu, powinien dostać znowu stuna i po nim. Jeśli nie macie buffa ognistego na broń, to możecie po prostu używać bomb zapalających, strzał zapalających, czego tylko chcecie. I od razu dropimy właśnie z nich dużo donki tytanitu, chyba nawet zawsze. Zostało jeszcze dwóch. Jeden jest już z prawej strony, możemy do niego podejść. Uwaga, bo tutaj jest bagno, które nakłada na was toksynę. Dlatego mam nadzieję, że macie ze sobą jakieś kępki kwitnące fioletowego mchu. Tak jak wspominałem, atakujemy trzykrotnie. Potem się od razu wycofujemy. Skończyła mi się stamina, bo biegłem. Elden Ring, wróć. Please. Mamen. No chodź tu. Aha, i się zawrócił. What? Zabijmy go, niestety wejdzie mi toksyna, ale to nie problem, uleczymy się, mam kilka kępek. Ja bym chciał, wiecie co, sobie jeszcze zregenerować zdrówko, żeby mieć buffa. Znaczy buffa, no tak, no buffa z pierścienia. Założymy sobie zaraz kolejny raz jeszcze kartuski po minułki, mam ostatniego człowieka ropę do zabicia. Oni się respią akurat w tym miejscu, dlatego uważajcie. Robimy to samo, jeśli tylko Gani na to pozwoli. Cztery razy cię uderza i uciekamy. Czekamy, aż się skończy ogień na nim. Ślimak, cholera jasna. I po rolu. Zbijamy. Tyle. No i klasycznie zgarniamy dużo domek tytanitu. Pięknie. Mamy jeszcze kilku holoków w tym miejscu. Jeśli chcecie, możecie ich zabić. Nie ma znaczenia. I mamy też kilka ślimaczków. Zaraz zajmiemy się dołem. Teraz wejdziemy sobie tutaj na górę, póki jeszcze mamy buffa i zajmiemy się tym rycerzem. Podchodzimy na plecy, klasycznie backstab. Przy wstawaniu silny wzmocniony atak. Czekamy, aż się zacznie buffować i lecimy dalej. Niestety akurat miałem za mało obrażeń, bo HP troszeczkę mi spadło i z niego otrzymaliśmy żar.
nie zawsze otrzymujemy różne, mogą być z niego luty. No i teraz zaczniemy sobie czyścić tą lokację z przedmiotów, bo większość takich ważniejszych przeciwników mamy pokonanych. W tym budynku mamy windę. Tą windą właśnie zjechalibyśmy na dół, jeśli byśmy nie zeskoczyli tutaj na dach. Od razu po lewej stronie od windy, albo po prawej od wyjścia, zgarniamy sobie na ciele pierścień ofiary. Teraz wbiegamy tutaj pod te schody, na których walczyliśmy z rycerzem i tu już otrzymamy toksynę, dlatego otrzymamy toksynę, zbierzemy sobie przedmioty, dopiero potem zaczniemy się leczyć, też usuwać z siebie toksynę. Teraz pod budynkiem mamy pazur, cały set cienia, czarne bomby zapalające, tutaj jeszcze na ciele żywice z ludzkiej sosny, po lewej stronie pod mostem klejnot mroku. I po prawej stronie kolejna żywica z ludzkiej sosny na tym bagnie. I zaraz jeszcze po prawej stronie grudka tytanitu. Tyle. Większe rzeczy pozbierana. Możemy się uleczyć. I użyję sobie jeszcze popielnej butelki. Wracamy się. Teraz wejdziemy sobie tutaj na ten mostek po lewej stronie. Ponieważ na górze mamy kolejną grudkę tytanitu. I to już praktycznie koniec levela jest. Teraz tylko pójdziemy sobie doblokować jeszcze skrót. W tym miejscu możecie przyzwać sobie do pomocy Hawkwooda. Ja go przyzwę. Ale to dopiero za chwilę. Wyjdziemy sobie na początku tam jeszcze na górę. Dlatego chwilowo schodzimy po schodach na dół. I przejdziemy sobie tutaj na lewo do windy. W ogóle tu chyba jest przedmiot z tego The Pass of Mana. Dokładnie. Chodzimy po schodach na górę, mamy jeszcze jedną windę i na samym początku idziemy całkowicie na samą górę. Otworzymy sobie skrót do ogniska pierwszego, bo niestety tutaj dopiero mamy ognisko, gdy pokonamy bossa. Jeśli macie jakiś łuk albo kuszę, w tym momencie warto sobie wyciągnąć, ponieważ tutaj mamy akurat kilka trali, ale też nie tylko. Jeśli spojrzymy sobie teraz przed wejściem jeszcze, zobaczcie, nad schodami mam jednego trala, a zaraz wyżej jeszcze dwa pustaki. Te pustaki to są kapłani i oni będą buffować trale i tutaj jest ich dokładnie trzy. Jest jeden wiszący na ścianie, drugi właśnie strzela ze strzałek i po prawej stronie mamy jeszcze jednego trzeciego. Zabijamy trala tamtego, który będzie ten strzelał ze strzałek, potem wyciągamy pojedynczo tego z prawej, tego z lewej i dopiero potem biegniemy na górę i walczymy z kapłanami. Inaczej będzie dużo ciężej, zaufajcie mi. Powoli będziemy sobie zabijać tego trala. Przeżył. Halo, co to ma być? Co to za podkręcone strzałki? Przepraszam bardzo, panie kolega. Pięknie. Po jego zabiciu teraz strzelamy z łuku do tego po prawej. Pojedynczo wyciągajcie, nie ma sensu się spieszyć. Szkoda zdrowia, szkoda tracić estusów. I teraz ściągamy sobie tego z lewej strony, albo na odwrót. To już pozostawiam dla was do wykminienia. Pięknie, po zabiciu trali możemy wejść do środka. Od razu na dole koło schodów zaraz. Otrzymujemy łuskę z tytanitu. I już jak słyszycie, kapłani właśnie bafują na górze. Tylko niestety tralów nie ma, to... Nie macie się czym martwić, po prostu zabijamy sobie kapłanów. Już potrafił się leczyć i nie tylko siebie, tylko też swoich sojuszników, stąd też właśnie lepiej na początku wybić trale. Po lewej stronie przed samym wyjściem kolejna grudka tytanitu. No i otwieramy sobie drzwiczki. I drzwiczek wam nie pokazałem, jak tutaj schodziliśmy, bo i tak były zamknięte. Ale teraz dla orientacji w terenie, tam zabiliśmy rycerza i z tej strony wyszliśmy zaraz od areny walki z tancerką. Mamy skrót do prawie samego bossa w sumie. Schodzimy z powrotem na dół. Idziemy do windy. Tylko samą windą jeszcze na dół nie zjeżdżamy. Znaczy zjeżdżamy na dół windą, ale nie do samego końca, tylko znowu zeskoczymy sobie na jeszcze jedno kolejne okno. Patrzymy się w tą stronę i czekamy. I zeskakujemy. Na samym dole z ciała podnosimy pierścień smoczej łuski. I to będzie dobry moment, żeby wam pokazać opis mniej więcej właśnie z tego całego seta cienia, który zdobyliśmy, bo to jest powiązane z Osejrosem i ten pierścień również. Maska cienia, czy też cały set.
Czarna materiałowa maska używana przez szpiegów w jednej ze wschodnich krain zapewnia mobilność kosztem obniżonej obrony. Nieżyjącego już monarchę Oceirosa tak bardzo urzekła smocza potęga, że zaczęto go zwać zatraconym królem. Wielu zabójców wyruszało, by go wyeliminować, lecz nie powrócił żaden. Poza tym mamy również właśnie te szpony, które są całkiem niezłe. Mają też dodatkowo bonus do obrażeń krytycznych. Ulubiona broń szpiegów z krain wschodu, zadane tymi ostrzami rany bardzo trudno się goją. No bo ma krwawienie. Przy obręcznym użytku każda dłoń jest uzbrojona w szpony, czyli dual wielding. No i jeśli spojrzymy sobie jeszcze na pierścień, pierścień smoczej łuski, pierścień Oceirosa, byłego króla Lothric, zmniejsza obrażenia otrzymywane od tyłu. W jesieni swojego życia Oceiros zafascynował się smoczą rasą. Gdy już oszalał, był powszechnie nazywany pożartym królem. Na jego włości nasyłano wielu skrytobójców, lecz nie powrócił żaden. Źródeł niezłomności pożartego króla doszukiwano się w boskiej ochronie smoczych łusek. No i to właśnie sprawia, że dostajemy mniejsze obrażenia od ataków od tyłu, czyli krytów, backstabów. No i teraz, jeśli pójdziemy sobie kawałek dalej, po lewej stronie mamy właśnie kolejnego kapłana, który by buffował tych rycerzy na dole z mieczami dwuręcznymi. Ci rycerze są popierdzieleni. Jeśli chcecie znać moje zdanie, tam zaraz macie bossa, jak tylko przyjdziecie sobie przez tego rycerza. Musicie zabić tego na pewno po prawej stronie, bo z niego leci pierścień kolejny. Ale ja osobiście, moi drodzy, polecam wam robić tak. Ściągamy sobie uwagę jednego. Tak, żeby za nami biegł. Mają ogromną ilość równowagi. Są naprawdę twardzi. Zdają ogromne obrażenia. Biegnie? Nie biegnie. Chodź tu, kumplu. Biegnie, dobra. Teraz biegniemy tutaj i przyzwołujemy sobie Hawkwooda. I cały czas na razie unikamy ciosu. Czekamy, aż Hawkwood przyjdzie. Razem z Hawkwoodem wybijemy sobie tych rycerzy. Są dużo trudniejsi niż bossy. Tych dwóch pajaców. To jest po prostu skam największy na świecie. Dlatego przyzwałem sobie właśnie Hawkwooda, który mi pomoże z tymi rycerzami. Może mi dawać backstaby, klasycznie. To też uwaga. Wystarczy, że trafi was tym mieczem raz, już nie macie 1/3 HP, jak nie więcej. Czekam, aż Hawkwood weźmie na siebie agro tego rycerza, o ile weźmie. Bo na razie to patrzy, że pierdzieli się w tańcu. Dawaj, Hawkwood, atakuj. Pięknie. Backstabik. Chodź tu, Hawkwood, za mną. Nie idź do tych. Nie idź do tych. Dobrze. Nie idzie, bo tam są te ślimaczki. Nie chcę, żeby tam poszedł. Chciałem dużo domek tytanitu. Nie, nie, Hawkwood, chodź tu. Dobra. No i teraz walczymy z tym rycerzem. Tak jest zdecydowanie najbezpieczniej, najprzyjemniej i najłatwiej. Dawaj. Chcę strzelić, żeby na mnie się na razie skupił. Hawkwood zacznie go atakować. O, ale mu kopa sprzedał. Co to było? Nope. Dawaj, Hawkwood, atakuj go. Po jego pokonaniu otrzymujemy pierścień z magicznym kamieniem. Kolejny pierścień, który daje nam odporność na magię. I nie bez powodu leży tutaj zaraz, bo Oceiros atakuje nas właśnie obrażeniami magicznymi. No i tyle. Teraz już możemy Hawkwooda odesłać, pomógł nam z rycerzami. No nie mamy się czym martwić. I pamiętajcie, niestety respią się, dlatego jeśli umrzecie na bosie, to przychodzimy sobie po tych dachach, a potem możecie skipować po prostu tych rycerzy, nie walczyć z nimi. Teraz schodzimy sobie już na dół bezpośrednio i tam mamy walkę z Oceirosem. Ja tam na razie na dół nie będę podchodził, bo teraz będzie krótki b-roll znowu. Również bardzo krótki. Ale nie chcę tam podchodzić, bo on będzie jęczał. I będziecie mieli problem potem z nagraniem. Kolejnym bossem jest Oceiros, Zatracony Król. Również jest to bardzo prosty boss, który ponownie ma dwie fazy i druga faza jest nawet prostsza niż pierwsza. W pierwszej fazie przy większości ataków będzie się po prostu odsuwał do tyłu. Ponownie mamy strasznie kiepską arenę. I bardzo często buguje się w ścianie, nie możemy nawet do niego podejść, nie możemy go zaatakować. Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej fazie staramy się trzymać jego pleców. Tak jak w przypadku tancerki, to jest najbardziej niezawodna taktyka, trzymanie się pleców. Unikamy większości ataków i możemy za darmo atakować Oceirosa. W pierwszej fazie musimy uważać na kilka ataków. Pierwszym z nich będzie po prostu atak
tą jego laską, dwukrotny albo jednokrotny, zależnie czy będzie to combo czy nie. Po prostu rolujemy za niego od lewej strony albo od prawej, najlepiej od lewej strony, bo możemy się wtedy zblokować na jego nodze. I nawet jak będzie się odsuwał, to będzie tak jakby ciągnął naszą postać razem z nim do tyłu. Kolejnym atakiem jest skok. Również gdy skoczy, rolujemy raz do przodu. Po chwili, nie od razu jak skoczy, tylko skacze, czekamy chwilę, rolujemy i możemy go znowu atakować w plecy. Najlepiej właśnie jakiś tam ogon. W pierwszej fazie został tylko już jeden atak. Będzie pluł przed siebie taką mgiełką białą. To jest mgiełka, która będzie zdawać tam obrażenia magiczne. Stąd też uważajcie. Stoimy ponownie przy jego ogonie, atakujemy, gdy jego ogon opadnie. I uwaga, bo jak zaatakujecie go raz bądź dwa, to on może zrobić coś innego. Na przykład może was zaatakować laską, albo do was skoczyć. Dlatego uważajcie też, żeby nie otrzymać za darmo obrażeń. I tyle. W pierwszej fazie staramy się mu cały czas podejść za jego prawą tylnią nogę, stoimy przy ogonie, atakujemy i gdy zacznie skakać, rolujemy raz do przodu bądź do tyłu, zależnie od tego, w którą stronę się patrzy, i atakujemy po skoku. Gdy zbije mu 40% zdrowia, wchodzi w drugą fazę, wtedy siądzie sobie na cztery łapki i będzie atakował jak taki pieseł wielki. I to jest bardzo prosta faza. Tutaj również stoimy mu na plecach i atakujemy, tylko musimy uważać na kilka rzeczy. Stoimy przed nim, jeśli widzimy, że atakuje nas łapką, bądź chce nas ugryźć, po prostu rolujemy pod nim i przechodzimy mu za plecy, on sobie wtedy pobiegnie, uderzy w ścianę. Biegniemy za nim od razu, stoimy blisko niego. Jeśli będziemy stać teraz za nim, to w pewnym momencie może się wyprostować i uderzyć nas ogonem. Taki wir ogona. Czekamy chwilę, rolujemy raz do przodu w jego stronę i znowu go atakujemy raz. I ponownie będzie leciał do przodu, rolujemy raz pod nim, stoimy mu na ogonie, machnie ogonem, rolujemy, atakujemy raz. Znowu rolujemy jeden atak, będzie biegł do przodu, uderzy w ścianę, stoimy za nim, machnie ogonem, rolujemy raz i atakujemy. I tak powtarzamy do końca całej walki. Naprawdę, to jest tyle. W drugiej fazie cały czas tylko i wyłącznie rolujemy jego szarże, potem stoimy za nim, rolujemy jego ogon i atakujemy. Możesz nas czasami zaatakować tym takim ziewem magii. Ponownie, dla bezpieczeństwa warto zrolować pod niego, zaatakować go raz, nawet dwa, jeśli macie czas, a potem przygotować się na rol, bo będziesz nas szarżował. I to jest bardzo ważne, żeby zawsze stać blisko niego. Jeśli będziemy stać daleko od niego, to będzie nas chciał potrącić, nas zdaszuje do nas, tak jak na przykład Ward w drugiej fazie. I tu animacja jest strasznie kiepska, naprawdę ciężko to zauważyć. Widzicie nawet na birolu, jak ja dostaję od tego po mordzie. Czasami może również skoczyć, ale tak jak wspominałem, to będzie używał tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziecie stać daleko od niego. My staramy się w tej fazie cały czas stać bardzo blisko niego, rolować każdą jego szarżę, stać za nim, unikać ogona i atakować jednym ciosem. Tyle. Jeśli chcecie, możecie założyć pierścień z magicznym kamieniem, wtedy będziecie trzymać mi obrażenia od tej chmurki, jeśli faktycznie zacznie do was strzelać magią i coś wam nie wyjdzie. Tak też będzie w porządku. Albo możecie założyć sobie pierścień przychylności i tym samym jednocześnie uzyskać troszeczkę więcej zdrowia, staminy oraz udźwigu. To też nie jest zły pomysł. Będę musiał się tylko uleczyć, bo nie mam maksymalnego zdrowia teraz przez to. Jeśli chodzi o buffa, czy na co jest wrażliwy Osiris? Osiris jest przede wszystkim wrażliwy na mróz, na błyskawice, bo jest to po części smog. Jest niewrażliwy na truciznę, na toksynę, dlatego jeśli macie coś takiego, to nie warto. Poza tym, jeśli chodzi na przykład o krwawienie, w moim przypadku, to on jest troszeczkę odporny, ale też niewrażliwy. Ja się buffować nie będę, bo to za szybko zejdzie, za szybko go zabiję, a chcę wam też po części pokazać i mniej więcej wytłumaczyć dokładnie, o co chodzi tą drugą fazą, czy też nawet pierwszą. Lecimy. Nie ma sensu przedłużać. Już słyszymy Osirosa, który tam drze japę. Wchodzimy na arenę i mamy cutscenkę. You ignorant slaves. Finally taken notice, have you? Of the power of my beloved Ocelot, child of dragons. Well, I will not give him up, for he is all that I have. Ciekawostka jest taka, że on trzyma tą rękę tak, jakby trzymał faktycznie dziecko. Opowiem wam o tym troszeczkę później, ale kwestia jest taka po prostu, że w alfie gry on miał model, to dziecko, ten cały Ocelot miał model. Tutaj nie ma, zostało wycięte. Nie wiadomo dlaczego, ciężko stwierdzić. W tej walce również nie polecam blokować na nim celu, bo będzie ciężej. Skoczył, rolujemy, atakujemy. Skoczył, rolujemy, atakujemy. I cały czas starał mu się podejść na plecy. Jeśli oczywiście zacznę rolować klasycznie, bubol. To jest właśnie nieprzyjemna faza strasznie, bo on cały czas się będzie odsuwał.
bo ty. Stoję mu na plecach, staramy się go atakować w pogonie. Po skoku klasycznie rolujemy raz. I atakujemy. Where have you gone? Are you hiding from me? Come out. Come out. Don't be afraid. Teraz będzie ział magią. Możemy uderzyć go dwa razy i przygotujcie się na atak. Jeśli stoicie daleko, będzie atakował was jeszcze ogonem. Wchodzimy w drugą fazę. I automatycznie walka staje się dużo prostsza. Stoimy przed nim, szarżuje, rolujemy pod nim i biegniemy od razu za nim. Jeśli zatrzyma, stoimy. Ogon, rolujemy raz do przodu, atakujemy. I rolujemy znowu do przodu, bo ogon, atakujemy. I rolujemy za niego klasycznie i biegniemy za Osirosem. Możemy atakować go raz w głowę. Dzieje magię, możemy zaatakować go dwa razy. I rolujemy zaraz za niego znowu i biegniemy. Trzymamy się za nim. Nie ma ogonu, to będzie nas chciał złapać. Niestety niefortunnie wyszło znowu, bo za szybko troszeczkę. I ogon. Stoimy. Rolujemy pod nim. Biegniemy zaraz za nim. Zatrzymuje się. Ogon do przodu. Atak. Pod nim. Biegniemy za nim. Czekamy na ogon. Roll. I atak. Znowu ogon. Atak. Rolujemy pod nim. Biegniemy za nim. Atakujemy raz. Czekamy na ogon. Nie. To będzie ział. To możecie go zaatakować dwa razy. Dostał stuna. Czekamy. Rolujemy pod nim. Dwukrotnie nawet. Stoimy za nim. Ogon. Roll. Atak. Ogon. Roll. Atak. I znowu to samo. Powtarzamy cały czas. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem dobrze. Znowu za szybko. Ten atak jest taki bardzo irytujący do uniknięcia w sumie. Trafiłem? Co tu się w ogóle stało w tym momencie? Mówię, ta arena jest strasznie przesrana. Ona powinna być zupełnie inna akurat na walkę z Osirosem. Ogon? Potrącił nas? Czasami się właśnie odpala w taki dziwny sposób? No i po pokonaniu Osirosa możemy szybciutko sobie założyć symbol chciwości, pierścień mamy. Nie wiem, czy tarczę zdążę założyć, ale może. Mam za dużo tych wszystkich rzeczy w ekwipunku. I otrzymujemy duszę zatraconego Osirosa. No i starczą symbolem chciwości jest pierścieniem 114 tysięcy dusz. Mam nadzieję, że prosta walka. Druga faza jest banalna, robimy w sumie dwie rzeczy tak naprawdę. Rolujemy pod nim, a potem za nim rolujemy ogon. I cały czas atakujemy. W pierwszej fazie też nie jest ciężko. Tylko największym problemem jest dostać się za niego, bo on co chwilę będzie próbował się odsuwać, atakować, znowu odsuwać, skakać. I cały czas musimy wziąć to pod uwagę, że jeśli będziemy od niego się oddalać, to mamy dużo cięższą walkę. Musimy stać cały czas przy nim. No i w drugiej fazie, jeśli on pobiegnie daleko do przodu, to musimy biec za nim, musimy być cały czas blisko niego. I tyle. Nic więcej tutaj do tłumaczenia nie ma. A propos, jeśli właśnie chodzi o tego Solota, to taka ciekawostka z mojej strony. Alfie gry... To dziecko miało model, to dziecko też płakało. I co jest ciekawe, w drugiej fazie on zaczyna się denerwować i krzyczy Ocelot. I to chodzi o to, że on przez przypadek to dziecko zmiażdżył. Dlatego się zdenerwował. I co jest jeszcze ciekawsze? Nie dość, że to dziecko miało model, to jeszcze właśnie był... jest jakiś taki dźwięk, który został wykopany z plików gry, który świadczył o tym właśnie, że to dziecko zaczęło płakać, tak drzeć się w niebogłosy, no bo zostało zmierzczone, tak? I dlatego właśnie Osiris też się zdenerwował. Dlaczego to było wycięte? W sumie nie wiem, może dlatego, że nie chcieli, żeby ludzie gadali, że jest zbyt creepy, zbyt mrocznie, zbyt makabrycznie, stąd też zostało wycięte, ciężko stwierdzić.
Możecie dać znać w komentarzu, co o tym myślicie. Ale to taka ciekawostka ode mnie. Dobra, tyle. Na razie wracamy do Kapliczki Zjednoczenia. I na sam koniec pójdziemy sobie do Ludlefa. Zobaczymy, co możemy otrzymać za dwie kolejne dusze. Jeśli chodzi o duszę Osirosa, to możemy otrzymać Dech Białego Smoka, Zaklęcie Szalego Zatraconego Króla Osirosa, Daje Moc Kryształowego Oddechu Sitha Bezwłoskiego, nawiązanie do Dark Soulsów pierwszych, Zięcie Kryształem pozwala przybijać wrogów. Badania Sitha najwyraźniej poruszyły czułą strunę starego wielkiego kapelusza, który z wściekłości stworzył boskie dzieła, takie jak te. Z pewnością pouczyło to Osirosa. No mamy też tutaj akurat taką małą wspominkę co do właśnie Big Hat Logana, czyli wielkiego kapelusza Logana z Dark Soulsów pierwszych. Jeśli graliście, to pewnie wiecie, o co chodzi, bo on tam w pewnym momencie właśnie uciekł do wieży i też oszalał. Poza tym, z duszy Osirosa możemy jeszcze otrzymać Wielki Miecz Blasku Księżyca. Legendarna broń kojarzona z Sithem Bezwłoskim. Ładuj silny atak do granic możliwości, by miotać księżycowymi falami. Osiros, Zatracony Król, poświęcił się bez reszty poszukiwaniom księżycowego blasku, lecz ostatecznie nigdy nie było mu dane go ujrzeć. No i na umiejętności mam wir księżycowego blasku, wykonać zamach i pchnięcie mieczem, by wyzwolić strumień księżycowej mocy. Taki sobie miecz, nie wiem, ja mam wrażenie, że akurat ten Wielki Miecz Blasku Księżyca jest też kiepski. Chyba najlepszą wersją była właśnie ta wersja z Dark Soulsów pierwszych chyba? Albo z drugich, nie pamiętam. Którejś z tych wersji, potem on coraz słabszy się robił. My klasycznie weźmiemy sobie Dech Białego Smoka, no bo achievement. A jeśli chodzi o dusze tancerki, to możemy wziąć Zaklęte Miecze Tancerki, które mają speed damage pomiędzy fizycznymi, magicznymi oraz ogniem, no bo jeden miecz jest magiczny, drugi ognisty. Para zaklętych mieczy podarowanych przez pontyfika Sullivana tancerce z Mroźnej Doliny. Symbolizowano one przysięgę tancerki. Prawe ostrze jest zaklęte magią, a lewe ogniem, stanowiąc odbicie pontyfika. Umiejętność taneczny powab wyzwala furię obydwu ostrzy w tanecznym piruecie, które trwa przedłużany silnymi atakami, póki nie zabraknie energii. No to to jest właśnie ta umiejętność, co mamy na początku w drugiej fazie. Całkiem ciekawe sztyleciki, nie jest to coś nie wiadomo jak mocnego, ale jest naprawdę, naprawdę niezłe. No i mamy jeszcze kojące światło Słońca, specjalny cud, którym obdarowane są dziewoje na służbie księżniczki Słońca. Przywraca duże ilości punktów życia rzucającemu i sobą w okolicy. Fajny pod koopa. Cuda Gwynewer, wielbionej przez wszystkich księżniczki, spłynęły swego czasu na całe rzesze wojowników w potrzebie. To też weźmiemy sobie, bo... achievement. Ale moi drodzy, to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Piszcie w komentarzach, co myślicie, piszcie jakieś sugestie. A ja żegnam się z wami. Na razie, trzymajcie się. Cześć.